Dzień dobry, Jakub Dulko, witam i zapraszam do kolejnego odcinka programu 1 na 1 z Jakubem Dulko. Dzisiaj porozmawiamy o tenisie ziemnym, więc moim gościem w studiu jest Dawid Wasiniewski, prezes Morskiego Towarzystwa Tenisowego. Dzień dobry. Witam, miło mi. No i pierwsze moje pytanie takie otwierające, czy jest boom na tenisa w Polsce, czy tego boomu nie ma? Bo mi się wydaje, że chyba jest. Jest, że tak powiem, młodzi tenisiści, młode tenisistki walą do nas drzwiami i oknami. Wszystko zawdzięczam Igrze Świątek oczywiście, która robi furorę na świecie. To się przekłada na młodzież, na chęć doskonalenia i spróbowania się w tym sporcie. A jeśli chodzi o lata poprzednie, bo teraz wiadomo, Iga Świątek, Hubert Hurkacz, no ale wcześniej też była Agnieszka Radwańska, ale jakoś nie widzieliśmy, żeby to tak aż mocno poszło. Główny problem jest zawsze związany z finansami. Niestety w Polsce ten tenis jest tak skonstruowany, że żeby wyszkolić zawodnika, trzeba dosyć duży wkład własny włożyć, natomiast to się zmienia. Polski Związek Tenisowy zaczął działać na polu upowszechniania tenisa dosyć prężnie, dzięki czemu my, jako że z Polskim Związkiem Tenisowym mocno współpracujemy, mamy też przygotowane ofertę taką na każdą kieszeń, że tak powiem. No właśnie, jeśli chodzi o koszta, to chciałem o tym porozmawiać później. Na początek chciałbym jeszcze też zapytać o właśnie Morskim Towarzystwie Tenisowym. Jak to się u was zaczęło, skąd pomysł na to, żeby właśnie tenisem się zająć? Kiedyś usiedliśmy z Grzesiem, współwłaścicielem Morskiego Towarzystwa Tenisowego, jeszcze zanim to powstało, i stwierdziliśmy, że moglibyśmy coś takiego zacząć robić. Kilka lat temu zaczęliśmy w tenisie działać. Na początku zajmowaliśmy się organizacją jakichś turniejów amatorskich, tylko to wszystko było zawsze na zasadzie takiej, że musieliśmy wydzierżawić obiekt od kogoś. W Wejherowie generalnie to robiliśmy. Po paru latach stwierdziliśmy, że to jednak nie jest to, że chcielibyśmy się rozwinąć i tak wpadliśmy na pomysł, żeby zbudować swoje własne korty. Próbowaliśmy tego dokonać też przez chyba ze 3 lata łącznie. Najpierw gdzieś tam w Luzinie, w Bolszewie, szukaliśmy też jakiejś prywatnej działki, żeby kupić i tam coś wybudować. Potem poszliśmy do gminy Wejherowo i tutaj wszystko ruszyło z kopyta, między innymi dzięki wójtowi Kiedrowskiemu, też nam bardzo pomagał sołtys z Bolszewa, pan Bianga. No i też właśnie w Art Parku, za Art Parkiem w Bolszewie też te korty powstały. Mieliście już okazję w tym roku tam sobie podbijać piłkę, czy jeszcze nie? Nie, tak. Korty były otwarte w czerwcu, za nami prawie pełen sezon. Mieliśmy nawet zorganizowany mecz otwarcia, na który przyjechała dziewczyna młoda, tam 18-latka z Gdańska, która już grywa na arenie międzynarodowej. Korty działają, mają się dobrze i tak jak mówię, zaczęliśmy szkolenie, rozwijamy się. Oczywiście nie wszystko jest gotowe, bo to tak się nie da z dnia na dzień raptem pstryknąć palcem i wybudować taki duży obiekt, ale myślę, że na wiosnę przyszłego roku już będzie większość gotowa. No jeżeli już jesteśmy przy obiektach, ja te obiekty sobie też wpisałem jako jeden z tematów właśnie naszych rozmów, bo no to jak wspomniałeś, że tutaj ciężko jeśli finansowo, że tak powiem, też było pewnie ugrać taką większą sumę, żeby właśnie te korty postawić, ale no widzimy to, że powstają na przykład obiekty sportowe przy szkołach i tam też jest już przemyślany, że tak powiem, już fragment, żeby też w tenisa móc zagrać. Czy to jakby szkodzi, czy to ułatwia, popularyzuje? Jak na to patrzysz? Mi się wydaje, że to działa tylko dla nas na plus. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu, że niektórzy grają sobie na Orliku. Ponieważ koniec końców, jeśli ktoś chce potraktować poważnie, troszeczkę chociaż poważnie ten sport, to przynajmniej jedna lekcja z trenerem zawsze się przyda, a jeśli ktoś już przyjdzie do nas na nawierzchnię z Mączki Ceglanej, to już na Orliku nie będzie chciał grać więcej. A jak to wygląda, jeśli chodzi o zimę? No teraz mamy już takie chłodniejsze miesiące, już pewnie pogoda nie pozwala wam, żeby trenować na Mączce, to jak to wygląda? Tak, jesteśmy w trakcie budowy, w zasadzie już ukończyliśmy budowę hali tenisowej, jednokortowej. Też ja może się tutaj od razu pochwalę, bo to jest dosyć istotne.
Tak jak ja mówiłem we wstępie, my dosyć intensywnie współpracujemy z Polskim Związkiem Tenisowym i ten nasz projekt budowy kortów i klubu traktujemy troszeczkę poważniej. To znaczy, nie, oczywiście rekreacja też jest istotna, natomiast ta część klubu profesjonalna też jest rozwijana przez nas, w związku z czym staramy się i chcemy szkolić przyszłych zawodowców. I teraz mieliśmy wielką zagwozdkę podczas budowy hali i wybierania nawierzchni, jaka będzie na tej hali. Cała Polska, powiedzmy 95% Polski, gra na tak zwanej sztucznej trawie, którą Międzynarodowa Federacja Tenisowa wykasowała w 2006 roku. Od tego roku. U nas cały czas to się jakby brakuje. U nas tak i się buduje nowe korty i się buduje ze sztucznej trawy, bo ona jest najtańsza. Natomiast od 2006 roku nie można na tej nawierzchni grać turniejów żadnych oficjalnych. W związku z czym nie chciałbym, nie wyobrażam sobie sytuacji, że przychodzi do mnie jakiś rodzic, który mówi, że chciałby, żeby szkolić jego zawodnika, jego dziecko jako przyszłego zawodnika i ja bym przez pół roku miał szkolić to dziecko na nawierzchni, na której to nigdy nie zagra. Mhm. Nie, także myśmy porzucili pomysł tej sztucznej trawy, dopłaciliśmy troszkę więcej i zrobiliśmy nawierzchnię ze sztucznej mączki. A czym się różni taka sztuczna mączka od właśnie od mączki takiej tradycyjnej? Różni się generalnie tym, że jak dojdzie do niej mróz, to jej nie wypiętrza i można dalej grać, bo ta mączka na zewnątrz, która jest, to jest tak naprawdę zmielona cegła z dodatkiem glinki i w sytuacji, gdy do tego dostanie się woda i nie daj Boże jeszcze mróz to podniesie, to jest, no, można się zapadać po kostki. Mieliśmy opcję jeszcze, żeby na hali zrobić nawierzchnię typu hard, czyli to jest taka akrylowa jak na US Open. Czy tak, piszcząca bardzo. Dokładnie, taka tempa, tylko że wtedy musielibyśmy się zliczyć z sytuacją, że nikt by nie chciał grać z amatorów, ponieważ te piski właśnie, o których mówiłeś, to związane są z nagłymi zwrotami i zatrzymaniami tenisisty. A zatrzymać się w rozpędzonym biegu, gdy ma się na przykład kilka kilo za dużo, to od razu kolanka, kostki nie wytrzymają, takie właśnie kostki. I zdecydowaliśmy się na tą sztuczną mączkę, no przynajmniej teraz nie muszę się wstydzić, gdy rodzic przychodzi, że chce zawodnik jego trenować, nie muszę się wstydzić i tam wprowadzać w błąd, że tak, u nas można, bo no bo co, mamy tą sztuczną mączkę i na tej nawierzchni można grać. Nie? Także nie. Trenujemy przez cały rok w warunkach, w których przyszły zawodnik może też w dorosłej karierze grać. Skoro już mówimy właśnie, już zaczęliśmy tutaj temat dzieci, młodzieży i trenowania przyszłych zawodowców, to pochwal się proszę, jak to wygląda, jeśli chodzi o wasz klub, ile macie tutaj adeptów w różnych tutaj sekcjach, pewnie rocznikach? No na dzień dzisiejszy około mamy 50 dzieci, które szkolimy. Większość z nich jest poniżej 10 roku życia. Natomiast jeszcze oczywiście trenujemy dorosłych, przy czym klub jest na początku swojej drogi. Dwoje współwłaścicieli jest jednocześnie dwójką trenerów. Ja się specjalizuję w treningu dzieci. Grzegorz, drugi ze współwłaścicieli, trenuje dorosłych. Mamy też kilku chłopców i kilka dziewczynek, które może niekoniecznie już teraz podjęli decyzję, ich rodzice podjęli decyzję, żeby w przyszłości próbować w tym tenisie zawodowym się, natomiast już ich tak troszeczkę do takiej kariery przygotowujemy. Zobaczymy, co czas przyniesie. Przejdźmy do dzieci, bo ja też właśnie miałem gdzieś tam przeszłość, powiedzmy, sportową, jeśli chodzi o trenowanie dzieciaków. Wiem, jak takie treningi wyglądają w sportach zespołowych, a jak wygląda taki trening, jeśli chodzi o tenis? Spotkacie się jeden na jeden z takim dzieckiem w małych grupach, w większych grupach? Jak to wygląda? Najbardziej optymalnie jest, zarówno dla trenera, jak i dla rodzica, ze względu na koszty, trenować w małych grupach, czyli czteroosobowych. Przy czteroosobowej grupie ja jestem w stanie po prostu zastosować tysiące przeróżnych ćwiczeń.
jednocześnie dziecko wiele razy odbije piłkę zupełnie inaczej niż ma to miejsce w przypadku jakiejś większej grupy, gdzie na korcie jest powiedzmy 15 osób, no to wiadomo, że trener jest jeden czy tam dwóch, no to od razu są problemy, bo mogłoby dziecko odbijać ciągle, a tak to musi czekać w kolejce na przykład, nie? Chociaż jeśli chodzi o takie ćwiczenia z czekaniem w kolejce, to my też od tego odchodzimy. Dosyć intensywnie się szkolimy razem z Grzesiem, jeździmy na kursy, po prostu to nasze CV jest dosyć bogate. Nawet teraz, w tym okresie zimowym, uczestniczymy w takim kursie akredytowanym w Polskim Związku Tenisowym na trenera szkolenia podstawowego. I tam uczą nas tego, żeby jak najlepiej symulować wydarzenia na boisku, a nie skupiać się na treningu z kosza z zawodnikiem, który stoi w miejscu i odbija. Po prostu piłkę celuje w jakieś miejsce, ponieważ zgodnie z najnowszymi badaniami i doświadczeniami taki trening nie ma sensu, bo pewnie nie odzwierciedla sytuacji meczowej do końca. No dokładnie, proszę sobie kiedyś włączyć Eurosport czy jakiś inny kanał, czy YouTube, na którym jest mecz tenisowy. Ile razy zawodnik nie musi podbiec do piłki, tylko sobie stoi i czeka i odbija. Nie? No sytuacji, to nie ma chyba, że się wcześniej dobrze ustawia, a tu jakiś ktoś zagrał jakiegoś loba, to może dosłownie setną sekundę poczekać, ale właśnie, to nie więcej. Jeden na 100, jeden na 1000. W związku z czym trenujemy według najnowocześniejszych metod, cały czas się szkolimy, cały czas się będziemy szkolić, bo absolutnie nie uważamy, że wiemy wszystko, jeszcze dużo przed nami. I tak to nasze szkolenie właśnie wygląda, także jeśli chodzi o ekonomikę i takie, zwłaszcza w treningu dzieci, gdzie do lat 10, powiedzmy, to nie jest wcale wymagane, żeby tych lekcji tenisa było aż tak dużo. A to już tylko przerwę, a ile razy w tygodniu z takimi maluszkami się spotykać, trenujecie? 2 do 3 razy. I tak naprawdę, jeśli posłuchać tego, na przykład ile razy trenowała Iga, czy ile razy trenował Hubert, no to do lat tam 9, 10, to 3 razy tenis w tygodniu wystarczy, ponieważ tenis to jest sport angażujący całe ciało i jeśli młody człowiek jeszcze chce na przykład pójść na basen, czy grać w piłkę, czy w cokolwiek innego, to my to z całego serca popieramy, bo trenuje inne partie ciała, jest dzięki temu lepiej wyszkolony. A tenis jako sport taki stricte techniczny też najlepiej, gdy jest trenowany pomiędzy tam 9 a 13 rokiem życia. To znaczy inaczej, w tym wieku dzieci najlepiej przyswajają kwestie techniczne, bo można zauważyć na takie nagłe skoki umiejętności. Ktoś trenuje, dziecko ma 6 lat, 7 lat, próbujemy grać ten forehand i to ciągle nie wychodzi. 8 rok życia, no coś tam przebija, ale jeszcze widać, że takie nieskoordynowane, aż potem mija miesiąc, dwa jest i boom. Raptem już jest po prostu, nie, jak na YouTubie. Nie? Mhm. I no to wynika z tego, że dzieci się różnie rozwijają w różnym wieku i te kwestie techniczne właśnie przypadają na ten okres taki od 9 tam do 12, 13 lat powiedzmy. Nie? Pamiętam też ze studiów właśnie, że chyba właśnie od 9, 10, 11 rok życia to dla wielu osób to jest taki złoty wiek, że tak powiem, rozwoju, pokwitania, gdzie ten skok jest faktycznie największy i umysłowy i tak naprawdę też no, fizyczny, koordynacyjny. Dokładnie. No tam już są różnice oczywiście między chłopcami a dziewczynkami. Są też różnice typowo indywidualne, bo ktoś może dojrzewać szybciej, ktoś wolniej. Natomiast tak mniej więcej to w tym wieku przychodzi. Są przykłady nawet ze sportu na najwyższym szczeblu. Przebija się teraz w rankingu Włoch Jannik Sinner, który pierwszy raz rakietę w ręku miał bodajże w wieku 8 czy 9 lat. Jeździł na nartach dużo wcześniej. I to jest facet, który w tym momencie jest w pierwszej piątce na świecie w turnieju ATP Masters na koniec sezonu. Zajął drugie miejsce, przegrał tylko z Djokovicem.
Czyli też jakby nie musimy, że tak powiem, od razu inwestować w dzieciaka i w wieku 2 lat gdzieś tam nie. do kołyski go kłaść z rakietą w ręku, tylko po prostu dać czas spokojnie, żeby tak, się... Tak, absolutnie nie, niech może uprawiać inne sporty, to... No właśnie o tych innych sportach miałem przyjemność kiedyś trenować w Błękitnych Wejherowo, to jest taka akademia piłkarska tutaj i mieliśmy jedną sytuację, gdzie był chłopak, który no bardzo mocno jakby rodzice inwestowali w tenisa. On po prostu przychodził pograć sobie w piłkę, dlatego że lubił to robić. Mhm. Tenisa też bardzo lubił, ale gdzieś ta piłka nożna mu chodziła po głowie, też wiadomo, koledzy dookoła i tutaj też mama mówiła, że broń Boże, nie stawiajcie go na bramkę, bo jak on złamie sobie palec, to my jesteśmy po prostu już, no nie powiem gdzie. Ale widać, że to ciągnie, że ciągnie dzieciaki też do innych sportów, a wy też stosujecie właśnie na treningach jakieś takie uzupełniające sporty, albo też namawiacie może kogoś do tego, żeby coś jeszcze może sobie ewentualnie potrenował? Tak, basen jak najbardziej. Zawsze wszystkim mówię o tym, że chodzić na basen raz w roku. Ja muszę na korcie poświęcać znacznie mniej czasu na te kwestie ogólnorozwojowe. Natomiast w tym nowoczesnym szkoleniu, o którym mówiłem, jest kładziony nacisk na to, by te kwestie ogólnorozwojowe też wykonywać na korcie. W związku z czym, jeśli trening trwa godzinę, to zwłaszcza w tym dla dzieci w wieku tam poniżej 10 lat, my takich kwestii ogólnorozwojowych robimy z 15 minut, czasami 20, i to są, oczywiście to nie są takie klasyczne jakieś ogólnorozwojowe rzeczy, czyli my im nie każemy robić przysiadów, tylko to są wszystko ćwiczenia takie lekko powiązane z gdzieś tenisem. Gdzieś tam ten aspekt fizyczny jest troszkę ukryty pewnie w tym wszystkim. Dokładnie, w zabawach, w przeróżnych takich sytuacyjnych gierkach. One są troszeczkę pod tenisa przygotowane, natomiast też ten taki klasyczny, ogólny rozwój jest wprowadzany. No, z drugiej strony tenisista używa chyba każdego mięśnia ciała, jaki może podczas gry. Nie, bo zaczynamy od nóg, od których zależy naprawdę dużo, bo jeśli nie dobiegniemy i się źle ustawimy, to z reguły krzywo odbijemy. W związku z czym musimy mieć szybkie nogi, szybko biegać, szybko się poruszać. Musimy mieć... No, że też mecze tenisowe nie trwają 10 minut, tylko no kilka godzin zazwyczaj na tym najwyższym poziomie. Też płuca też trzeba mieć odpowiednie. No właśnie, płuca przystosowane do tych takich krótkich zrywów, bo to już nie wiem, czy wiesz, ile trwa średnio wymiana tenisowa, ile uderzeń. Ile uderzeń, a też na takim najwyższym poziomie? No, mówimy o ATP czy o ATP, WTA. No nie, powiedziałbym około 10, 11? Nie, 3. 3,5 powiedzmy, nie? Także to jest dynamiczne. To są krótkie zrywy, takie eksplozywna praca mięśni. Takie różne ćwiczenia też przygotowujemy te młode organizmy po to, żeby do tego, żeby właśnie w ten sposób działały. Mam nadzieję, że robimy to dobrze. Jakieś pierwsze wyniki powoli już zauważamy, także. Myślę, a też zapytam właśnie, bo tak jak wspomniałem, ja też gdzieś tam miałem styczność z dzieciakami, też wiem, że no, najlepiej się te zazwyczaj w tym najmłodszym wieku, tak, gdzieś tam, bo już też miałem okazję w przedszkolach się pojawiać i też tam prowadzić zajęcia z piłki nożnej. Mało kto by się spodziewał, że nie wiem, nawet dwulatkom można zrobić jakąś zabawę z piłką, żeby gdzieś tam chociaż kilka razy tą piłkę kopnęli taką gąbczastą. A jeśli chodzi o tenis, to właśnie te zabawy też tam wplatacie, tak, żeby zaciekawić, czy to jest troszeczkę inaczej, że te dzieciaki, które przychodzą na tenisa, to one są jakby tak już, że tak powiem, wkręcone w tego tenisa, że nie interesuje nic innego, czy właśnie trzeba je troszeczkę, że tak powiem, okręcić właśnie jakąś zabawą? Nie, no, żyjemy w takich czasach, że dzieci niekoniecznie nawet myślą o jakimś sporcie, nie? To raczej trzeba do sportu dzieciaki zachęcać. I to się robi absolutnie nie w ten sposób, że daję dziecku rakietę, rzucam przed nim piłkę i odbijaj, bo to się kończy traumą z reguły, jeśli od samego początku wprowadzamy coś takiego, bo tenis to jest sport techniczny. I nie jest prosty, zwłaszcza dla 6-latka, bo jest mnóstwo różnych aspektów, które on musi wypracować. Jest równowaga, jest ta koordynacja, oko, piłka. Z reguły no, dzieci, oczywiście trafiają się dzieci, które od razu wszystko łapią, które są, mają dryg do sportu, natomiast większość niestety ma zaległości. To znaczy, że tak powiem, w wieku, w jakim są,
powinni być sprawniejsi. My musimy, dlatego też dużo nad tą sprawnością pracujemy, ponieważ to jest podstawa. Jeśli ktoś tego nie ma, to, no, to może zapomnieć o jakimkolwiek graniu poważniejszym w tenisa. Jak to wygląda, jeśli chodzi o treningi z dorosłymi? One są już bardziej, że tak powiem, skonkretyzowane, bardziej sprofesjonalizowane, czy właśnie nie wymaga, ci zawodnicy, którzy przychodzą, nie wymagają tego, a przychodzą tak naprawdę sobie gdzieś tam tylko pograć? Nie, raczej to są gracze rekreacyjni, więc Grzesiu się skupia na treningu technicznym. To jest najważniejsze, zwłaszcza gdy zaczynają grać osoby po 30, po 40, czy tam kiedyś mieliśmy pana po 60, który zaczął grać. Dopiero zaczynał po 60, tak, dopiero zaczynał, tak. nie miał wcześniej żadnej tam przygody z tenisem i wrócił po latach? Nie, miał inne sporty, uprawiał, całkiem ładnie grał. Da się tak zrobić, że właśnie, że w wieku 60 lat, czy nawet 50, 40, żeby dopiero tak, właśnie tam pierwsze kroki postawić i... Jak najbardziej. Tenis to jest ogólnie sport długowieczny, to jeśli gramy Mistrzostwa Polski amatorów, to jest kategoria 85+. I z reguły tam jest zawsze 4 czy 8 zawodników się zbiera, 85+. No to już jest, tak sobie próbowałem uzmysłowić. Oczywiście ci panowie stoją na środku kortu i sprowadza się to do tego, który pierwszy zagra skróta. Nie? Ale grają i na porządku dziennym jest, też u nas na kortach już w tym roku mieliśmy takie sytuacje, że zbiera się 4 panów czy 4 panie, w wieku właśnie tam 50-60, no 50 to nie, to jeszcze to wygląda jak normalny tenis, ale 60-70 lat już tacy troszeczkę osoby starsze, natomiast dalej, jeśli jest jakaś technika, jeśli ta przysłowiowa rączka chodzi, to oni są w stanie no, spędzić wspaniałe 2 godziny grając w debla, nie? Bo to wiadomo, im człowiek starszy, tym częściej przychodzi z gry pojedynczej na podwójną, no bo już nie ma siły biegać lewo, prawo, bo to się po prostu fizycznie nie da. Natomiast w wieku 50 paru lat, jeśli my popatrzymy z boku na tenis, ja nie mówię wcale o zawodowcach, którzy w dalszym ciągu grają, tylko na amatorach w wieku 50 lat, czy tam początek lat, jak ktoś ma 60, to wygląda całkowicie naturalnie, normalnie, można grać, przebijać i nieraz te starsze osoby są w stanie spuścić manto młodszym. Pamiętam z dzieciństwa, że jak ktoś znalazł rakietę, nie wiem, w piwnicy czy na strychu, to się szło za wejherowskie korty, tam była taka ścianka i tam po prostu się waliło, powiedzmy, jakby takiego osiedlowego squasha, my na to mówiliśmy. Czy w ogóle da się samemu nauczyć grać w tenisa? Da się jakby samemu dojść do jakiegoś poziomu, jakiegoś punktu wyjściowego, że potem trener miał, że tak powiem, co obierać? Czy raczej to jest troszeczkę złudne myślenie? Z reguły da się dojść do jakiegoś poziomu, natomiast w pewnym momencie jest stop. Bo się okazuje, że technika, którą delikwent wybrał, już mu na więcej nie pozwala. Nie? Dlatego warto jest chociaż jeden raz zacząć z trenerem, ponieważ wszystko zaczyna się od uchwytu rakiety. Jeśli my tą rakietę źle złapiemy, to już pewnych rozwiązań na korcie nie zastosujemy. Jeśli złapiemy ją jakimś tam, powiedzmy, chwytem westernowym, to się okaże, że nie potrafimy zagrać płasko. Nie? Super przebijamy, robimy te wymiany po 20, po 30 i w sumie myślimy super jest, ale przebijam, a potem się okazuje, że przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić krok do przodu i zagrać tak, żeby przeciwnik nie dobiegł. Mhm. Okazuje się, że z tego uchwytu rakiety się nie da tego zrobić. O zawodnikach sobie porozmawialiśmy, a jeśli chodzi o was, o trenerów, jest z czego czerpać. Miałem tutaj gości, którzy mówili na przykład, jeśli chodzi o sporty walki, no to tak naprawdę bazują na swoim doświadczeniu, oczywiście też gdzieś tam muszą cały czas się podszkalać. Jeśli chodzi o piłkę ręczną, no to w ogóle słyszymy o tym, że no jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o trenerów w naszym województwie szczególnie, że te kursy nie są organizowane, że po prostu też nie ma zbyt dużo chętnych na to, żeby podejmować. Jeśli chodzi o tenis, no to ja też widzę, znam osoby, które gdzieś są związane z tenisem, które też trenują i jako zawodnicy, i jako trenerzy, ale czy ta biblioteka, macie z czego czerpać jakby ćwiczeniowo, merytorycznie, wszystko jest, czy raczej musicie to na własną rękę szukać? No, 10 lat temu mniej więcej, jak głównym metodykiem Polskiego Związku Tenisowego został pan Udzierzyski. On też działa w międzynarodowej organizacji tenisowej w ITF-ie
jako metodyk i on jest prekursorem wprowadzania do Polski szkolenia Tenis 10, to się nazywa, czyli tego do lat 10. I zaczął organizować konferencje trenerów tenisa. Myśmy w tym roku byli, miesiąc temu, to już była 35. albo 6. konferencja, taka dwudniowa. Zaproszeni są zawsze goście z zagranicy. W tym roku był Karl, nie, Majes chyba tak się nazywał, były trener takiej słynnej belgijskiej tenisistki. A już wypadło mi nazwisko, mniejsza z tym. Natomiast jest biblioteka ćwiczeń, mamy z czego korzystać. My też, mówię, chodzimy na te kursy, w związku z czym uczymy się, jak szkolić dzieci. Muszę powiedzieć, że to jest dosyć śmieszne doświadczenie, bo uczą nas, mówią no na tych kursach, jak nie powinniśmy ćwiczyć i teraz jak z Grzesiem sobie przypominam, jak myśmy ćwiczyli, no to dokładnie tak się nie powinno ćwiczyć. No to jest, dokładnie. Tak, czasy się zmieniły, jest troszeczkę inne podejście do treningów, tylko że to nie jest takie ogólnodostępne moim zdaniem. Troszeczkę trzeba wejść w ten świat, troszeczkę poszukać. To są rzeczy, też Polski Związek Tenisowy wprowadził system licencji, dba o to, żeby to szkolenie było na najwyższym poziomie, a jednocześnie, że tak powiem, dba o to, żeby odpowiednie osoby szkoliły na tym poziomie, nie wypuszcza tej wiedzy, tak nie upowszechnia jej tak szeroko. Czyli trzeba być, że tak powiem, troszeczkę wtajemniczonym w temat, trochę w tym kręgu już się znajdować, żeby tak, po prostu z tego czerpać. Tak, ja nie wiem, czy to, ciężko mi ocenić, czy to dobrze, czy to źle. Dla dyscypliny dobrze, znaczy dobrze dla Polskiego Związku dobrze, bo konto rośnie. No tak. Dla dyscypliny nie wiem, niekoniecznie. Nie? Natomiast no, nie mamy wyjścia, bierzemy w tym udział. Zresztą to nie tak, że nie mamy wyjścia, my chcemy brać w tym udział, chcemy się szkolić, chcemy być coraz lepszymi trenerami i sobie dokształcamy się cały czas. A można być dobrym, czy w ogóle można być trenerem tenisa, jakby nie będąc wcześniej zawodnikiem, nie trenując też wcześniej samemu, że po prostu, nie wiem, mam 25 lat, skończyłem AWF i stwierdziłem, że dobra, trenowałem całe życie gimnastykę, ale chcę coś innego, pójdę w tenis i zacznę trenować. Czy ma to sens? Czy da się to zrobić w ogóle? Można, natomiast raczej wtedy się nie będzie już trenerem zawodnika zawodowego. Nie, powiedzmy, takim animatorem bardziej pewnie Znaczy tam do akademii. 13 lat, 12 jak najbardziej, ale potem się jak przychodzi na twój trening 14-letek i grasz z nim na punkty i on wygrywa 7-0 przykład, no to trochę to słaba sytuacja, nie? Ale z drugiej strony ci najlepsi, nie? W stopu, że tak powiem, 16-latkowie, 15-latkowie to potrafią wygrywać z trenerami z przeszłością zawodniczą, nie? Także to też nie jest tak. Ja myślę, że jako animator jak najbardziej, jako trener takiego instruktor szkolenia tego tenis 10 też, bo ponieważ z dziećmi praktycznie do lat 10 tej techniki nie ma aż tak dużo, trzeba pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, jak między innymi ten uchwyt rakiety nieszczęsny, nie? Żeby dzieci już od samego początku trzymały nawyki, żeby wyrabiać. Tak jest, rakietę, żeby trzymały rakietę odpowiednio i można trenować jak najbardziej. Ja też sobie zajrzałem na waszego Facebooka przed naszą rozmową i tak jak właśnie ty mówisz o tych konferencjach, o szkoleniach, no widać, że bardzo dużo jakby uczestniczycie w tym, a jeśli chodzi o dostępność takich szkoleń, to musicie szukać po Polsce, czy jeśli chodzi na przykład o nasze województwo, to spokojnie sobie tutaj znajdziecie jakby szkolenia, konferencje, które się odbywają blisko nas, czy raczej musicie podróżować po Polsce? Nie, raczej to jest na szczeblu centralnym, ogólnopolskim i to jest organizowane w Kozerkach, słynnych Kozerkach.
To jest tylko polska stolica trenerska, jeśli chodzi o tenisa, kozerki, nie, bo ja nie słyszałem o tym. Nie, nie, bo była taka afera polityczna, mniejsza o to, co nie jest temat na dzisiejszą rozmowę. Natomiast potem się okazało, że na tych kortach zorganizowano turniej o puli nagród bodajże 50 czy 60 tysięcy dolarów. Przyjechały naprawdę, między innymi Magda Linet grała, przecież zawodniczka top 100 na świecie. I potem się okazało, że oni zorganizowali ten turniej, a obiekt nie był jeszcze ukończony, nie było odbiorów, były afery, po prostu, no, takie szkoda gadać. Piekiełko nie? troszeczkę tak, się tak zrobiło. Tak jest i o kozerkach się wtedy zrobiło głośno. Od tego czasu kozerki walczą o to, żeby nie postrzegać ich przez pryzmat tamtego wydarzenia. Organizuje się tam te konferencje, szkolenia, inne turnieje juniorskie i tak dalej. Rozumiem. Ale właśnie jeśli chodzi też, bo mówimy tutaj właśnie o trenerach, mówimy o zawodnikach, a trener-zawodnik razem na obozie, razem na turnieju, dużo jest takich właśnie, jeśli chodzi o wasz klub, właśnie wyjazdów, akcji towarzyszących, jakieś właśnie tak typu, mówię, nie wiem, obozy sportowe, nie wiem, wyjazdy na mecze, na szkolenia jakieś. O, jeśli chodzi o nasz klub, no my od czerwca działamy, nie? Także jeszcze, to turniej organizujemy u siebie. To też jest dla nas istotne. Jeśli przychodzi rodzic z dzieckiem, my mu mówimy wprost, nie trzeba będzie jechać do Trójmiasta, nie trzeba będzie jechać do Poznania czy Kozerek. Turniej będzie u nas. Mamy 5 kortów otwartych, organizujemy turniej. Powiedzmy, że mamy trójkę zdolnych 11-latków, to robimy OTK, czyli ogólnopolski turniej do lat 12 i proszę, przychodzicie, gracie, u siebie gracie, możecie, znacie korty, możecie, na pewno to jest na plus dla was. Jeśli chodzi o te wyjazdy na turnieje, to my z tymi dziećmi od 10 do Gdańskiej Akademii Tenisowej już 3 razy byliśmy na Narodowym Dniu Tenisa. To jest taki piknik tenisowy połączony z talentiadą, czyli rozrywkami dla 10. Próbujemy gdzieś jeździć, natomiast też klub powstał niedawno, my tych zawodników, to nie ci nasi młodzi zawodnicy, to nie są jeszcze zawodnicy, z którymi można jeździć, jeszcze trzeba troszeczkę potrenować. Nie? Natomiast oczywiście będziemy, mamy to szczęście, że jest Trójmiasto, mamy Gdynia, Sopot, Gdańsk, tam się... Widziałem też mecz z Lęborkiem, gdzie na Facebooku się pochwaliście, no też mecz z Lęborkiem, także tak, jeśli chodzi o nasz region, to... Nie tyle, że jest konkurencja, ale jest z kim grać, o tak powiem, tak? Jest z kim grać, chociaż jeśli chodzi o Lęborg, znaczy inaczej powiem, jeśli chodzi o tenis zawodowy, to jest Trójmiasto, Bolszewo, my próbujemy i powiedzmy gdzieś tam z drugiej strony województwa, gdzieś w okolicach Pszczółek jest jedna mała akademia, natomiast wszystkie pozostałe korty, czy tam Wejherowo, czy Lęborg, czy Reda, Rumia, to jest raczej tenis rekreacyjny, nie? Oczywiście ja szanuję takie podejście. Nie każdy musi od razu się bawić w jakiś klub z sekcją zawodową. Nie? Natomiast też zawsze rodzicom mówię i uczulam, że jeśli ktoś, kto ma tylko sekcję rekreacyjną, zgadza się, mówi, że tak, będzie się u mnie, możemy trenować zawodnika, no to pojawią się prędzej czy później problemy, głównie związane z finansami, bo każdy start, każdy wyjazd to się łączy z tym, że w tym miejscu, gdzie trenujesz, nigdy nie zagrasz turnieju, nie? Sensem prowadzenia młodego zawodnika jest granie w turniejach, bo tylko w ten sposób on buduje rankingi i na tych kortach, o których ja mówiłem, on w żadnym turnieju nie zagra. Nie? Także to nas, na pewno nas wyróżnia, jeśli chodzi o tutaj lokalne, okoliczne obiekty. Tak jak na początku gdzieś wywołałeś temat kosztów trenowania, to właśnie teraz o tych kosztach troszeczkę sobie więcej porozmawiamy. Wydaje mi się, że chyba już teraz, jeśli chodzi o takie sporty, powiedzmy niskokosztowe, gdzie tej inwestycji chyba nie trzeba zbyt dużo, no to oczywiście znajdziemy, tak? Czy piłka ręczna gdzieś tam nie jest takim sportem, gdzie trzeba bardzo dużo inwestować? Piłka nożna chyba stała się takim sportem, gdzie raczej wydaje mi się, że to przez pryzmat tych właśnie, nie wiem, reklam i też tego popularności sportu, że dzieciaki chcą mieć drogi sprzęt,
Można to zrobić tanio, ale ten dzieciaki jednak oczekują, że będą miały najwyższe. A jeśli chodzi o tenis, co mówię, że tutaj to są jakby troszeczkę większe koszta, to na co trzeba najwięcej w tenisie zainwestować? Zależy na jakim etapie życia sportowego zawodnika. No powiedzmy, że na przykład 12-letnie dziecko, które gdzieś tam już od 2 lat trenuje i właśnie zaczyna się teraz ten okres wchodzenia w turnieje, może jakieś wyjazdy dalsze, jak to wygląda? No to jeśli chodzi o sam trening, to dopóki trenujemy w grupie 4-osobowej kilka razy w tygodniu, no to nie uważam, żeby to było coś nie do przeskoczenia. Też coraz częstszą praktyką jest, że kluby starają się dofinansowywać sobie te sekcje zawodowe. My sami też korzystamy z różnych dofinansowań, też uczestniczymy w programie Narodowego Upowszechniania Tenisa z Polskiego Związku Tenisowego, więc te koszty wcale nie muszą być takie duże. Jeśli chodzi o wyjazdy na turnieje, no to tak jak ja mówię, jeśli mieszkamy w województwie pomorskim, no to tak naprawdę na tym wcześniejszym etapie szkolenia my nie musimy jeździć po całej Polsce non-stop, nie? Więc odchodzą nam koszty zakwaterowania, jakiejś tam podróży na paliwo, nie? Także da się to zrobić, a w wieku 12-13 lat to już powoli zaczyna się klarować, czy warto ciągnąć tą karierę dłużej, czy nie. A jeśli chodzi na przykład o koszty związane ze sprzętem, też trzeba posiadać jakby swoje wszystkie jakby... Tak, ale to nie są jakieś wysokie koszty. Buty do tenisa musimy mieć odpowiednie, no ale buty dziecięce można kupić za 100, za 200 zł, 250 powiedzmy. Tak samo rakiety, te rakiety juniorskie do lat 10-11 to jest koszt, można od 80 do 200 zł zdobyć taką rakietę. Przecież nie trzeba od razu kupować rakiety sygnowanej, nie wiem, nazwiskiem Nadal. A też chciałem zapytać, bo wiadomo, no, trener, zawodnik, ale zawsze jest też to trzecie koło, można powiedzieć, w motocyklu, tym razem nie w samochodzie, czyli rodzic. Czy rodzice też na tych treningach jakby są z wami na hali, przyglądają się, czy to jest raczej na zasadzie, że przywiózł, zostawił dziecko, pojechał i wrócił? Czy raczej... Zależy od rodzica, natomiast my nikogo nie wyrzucamy. Kiedyś były takie praktyki, że rodzic nie może uczestniczyć, bo rozprasza dziecko. Wszystko zależy od tego, jaki jest rodzic. Jeśli rodzic rzeczywiście tam krzyczy częściej niż trener, nie? Z drugiej strony trenerzy nie krzyczą, przynajmniej my nie krzyczymy. Nie, no, tutaj dobra uwaga, bardzo dobra. Trzeba było się od razu wybielić. Tak, tak. Natomiast jeśli taki rodzic przesadza, no to się mu zwraca uwagę, że tak się nie powinno robić, że to jest demotywowanie zawodnika, bo on przyszedł, ma grać po to, żeby to mu sprawiało przyjemność, a nie dlatego, że rodzicowi się nie podoba, jak on gra. Nie? No też nie chcę tutaj pytać o takie rzeczy właśnie, że czy widzicie właśnie, że jakieś dziecko jest po prostu na siłę przyciągane do was na zajęcia, ale zapytam inaczej, czy tenis... To jest sport, gdzie właśnie bardzo często wysysany z mlekiem matki, że tak powiem, czyli po prostu rodzice grali w tenisa, dziecko to oglądało, jak było małe, gdzieś tam w wózku było przyprowadzane na kort i troszeczkę przesiąkło tym i potem samo też sobie chce iść. Czy to właśnie często jest tak, że rodzice właśnie popychają w tą stronę? Czy ciężko to w ogóle jakoś zdefiniować? Wydaje mi się, że ciężko to zdefiniować, bo 6-latek nie wie, co chce robić w życiu. Jeśli mu się spodoba trening piłkarski, to będzie chciał zostać Lewandowskim. Jeśli przyjdzie do nas i mu się spodoba trening tenisowy, to raptem odkryje, kto to jest Iga i dlaczego ona tyle zarabia, ja też chcę. Nie? Nie? Także to nie. To kwestia jest w pierwszych tygodniach, miesiącach treningu, jeśli dziecko załapie bakcyla, to zostanie dłużej. Osobną kwestią jest, że dorośli, którzy mają przyszłość tenisową, z większym prawdopodobieństwem przyjdą do nas z dzieckiem na szkółkę. Nie? Także... Ale nie jest to reguła. Nie, nie, absolutnie. Mamy też. Często przejmujemy, mamy w klubie dużo dziewczynek, które próbowały gdzieś tam w akademiach piłkarskich, ale z reguły to tak jest, że bo mówią nam, że powstała jedna drużyna, ale potem ona się rozpadła i ona musiała grać z chłopakami. Tak, ja sam byłem trenerem właśnie też dziewczyn i też był ten problem, że po prostu nie ma. Trafił mi się rocznik tak naprawdę
połączony z dwóch, trzech roczników, ale powiedzmy dziewczyny w podobnym wieku, tak, a potem się okazywało, że no następna dziewczyna, która przychodziła, była już 5 lat młodsza od nich, także też nie było dla niej jakby no właśnie, drużyny. Także jeśli to, a jeśli chodzi o tenis, to właśnie trenujecie chłopacy, dziewczyny bez żadnego podziału, czy właśnie macie osobno dla dziewczynek, osobno dla chłopaków? Nie, do lat tam 10-11 to jak najbardziej razem mogą trenować, to nie ma tak znaczenia. Oczywiście różnice są w późniejszym wieku, bo to generalnie to jest troszeczkę inna dyscyplina sportu. Nawet same tutaj też Tuzy właśnie tenisa, właśnie jedna z sióstr Williams powiedziała, że nawet nie chce słyszeć o jakimś tutaj pomyśle o tym, żeby ona zagrała z jakimś facetem z top 100, bo po prostu nie odbierze serwu, tak? Inny sport. Kiedyś grała jakiś mecz pokazowy z zawodnikiem 400 którymś i ugrała pojedyncze gemy bodajże. Natomiast to wynika z fizjologii, z tego różnic w organizmach po prostu. Ostatnio ciekawą rzecz powiedział właśnie ten pan Unierzyski z ten metodyk z PZT, że różnica głównie polega na tym, że kobiety potrafią grać równie mocno i szybko jak mężczyzna, natomiast wolniej biegają. Aha. Nie? Po prostu nie są w stanie, tak już jest. Tak? No ja myślałem właśnie, że to w drugą stronę, że to właśnie jakby ta siła uderzenia u facetów jest zdecydowanie wyższa i dlatego kobiety sobie nie do końca jakby potrafią, nie, a to jednak jest... Kwestia jest fizyczności tylko i wyłącznie do biegów, do piłki, nie? I te wymiany trwają może u kobiet troszeczkę dłużej, ale też pokazywał nam tak zwaną hitmapę. To jest w piłce nożnej dosyć popularne. Na koniec meczu mamy to takie zdjęcie, czerwono tam, gdzie biegają, niebiesko tam, gdzie nikt nie biegał. I u mężczyzn mamy oczywiście wzdłuż linii końcowej 5 metrów do siatki, 5 metrów do tyłu i czerwono, ostro. A u kobiet to jest metr za linią końcową i powiedzmy 1,5 metra do tyłu i to jest to miejsce, gdzie biegają. Dlatego pierwsza rzecz, którą nam mówi, czyli jak będziecie uczyć grać forehandu dziewczyny, no pod linię. Nie, właśnie, no bo tam one biegają, one są dobre w tym, czyli skróty robić. On mówi tak, nie grajcie, dziewczyny nie powinny grać lewo-prawo, bo one są mistrzyniami w zmianie kierunku, nie? Bo jak ona ma wypracowane, że dobiegnie do narożnika i po prostu uderzy po proste, nie? Trzeba grać albo krótkie piłki, nie? Żeby zmusić do biegnięcia do przodu, albo długie, żeby odrzucać je od tyłu, nie? Do tyłu. I w tym mistrzynią jest Iga, która gra kosmiczną rotację i piłka po kontakcie z ziemią zmusza jej przeciwniczki do tego, by się cofnęły. Metr, dwa czasami, to zależy. Nie? Iga nie ukrywa, że się wzoruje na Rafaelu Nadalu, który to jest jeden z tych zaskakujących przypadków, że gra tym uchwytem, o którym ja mówiłem, tym westernowym, prawie westernowym. Mimo wszystko on jest w stanie robić te wszystkie rzeczy, których teoretycznie nie powinien robić. Natomiast zagrywa z taką rotacją piłkę, czy zagrywa, bo już praktycznie skończył karierę, że no przeciwnicy, no... wyłamywało to niektórym rękę. Musieli się cofać do tyłu, grać na opadającej piłce, bo nie byli w stanie. Nie? To wieloletnia walka Nadala z Rogerem Federerem sprowadzało się do tego, w przypadku Nadala, żeby pokierować akcją tak, żeby zagrać na backhand Rogera tą rotacją i jednoręczny backhand Rogera po prostu, on nie był w stanie tych świdrów tak zwanych przebić na drugą stronę, sensownie. Nie? Jakie marzenia ma Morskie Towarzystwo Tenisowe? My byśmy chcieli, to absolutnie jest marzenie, którym się chwalę wszystkim wokół. Póki co jest uśmiech niedowierzania, czasami połączony z lekkim uśmieszkiem politowania. Natomiast my byśmy chcieli na naszych kortach, też między innymi po to je zbudowaliśmy, zorganizować turniej międzynarodowy, przynajmniej z pulą nagród $15,000. Dosyć duże przedsięwzięcie, wymagające dosyć dużego wkładu finansowego, to już prawdopodobnie nie obejdzie się bez jakiegoś sponsora. No i chcielibyśmy, żeby nasz zawodnik bądź nasza zawodniczka w takim turnieju wysoko zaszła. To jest taki wstęp, taki fundament, który chcecie wydać. Tak, sens, który sobie, co jest cel, który sobie założyliśmy, jak z Grzesiem te korty budowaliśmy, że my nie chcemy mieć tylko
tej rekreacji, żeby było fajnie, żebyśmy mieli na stare lata gdzie pograć za friko, nie tylko żeby te korty rzeczywiście, żeby to był pełnoprawny klub. Ja oczywiście absolutnie nie deprecjonuję rekreacji, my sekcję rekreacyjną prowadzimy jak najbardziej, wszystkich zapraszam, natomiast w naszym klubie też ta sekcja zawodowa musi stać na najwyższym poziomie. Przejdziemy sobie tylko szybciutko jeszcze do ostatniej naszej, mojej ulubionej, króciutkiej, bardzo dynamicznej sekcji, szybkie strzały. Zadam 5 pytań. Pytania są tak albo nie, albo jedno słowo. Czyli pierwsze pytanie, czy jesteś gotowy? Jestem. Dobra, to pierwsze pytanko, takie już oficjalne. Drugi ulubiony sport poza tenisem? Piłka nożna. Ulubiony sportowiec? Rafa Nadal. Bohater sportowy z dzieciństwa? Roger Federer. Na Kaszubach najbardziej lubię? Geograficzne pytanie już teraz. Społeczno-geograficzne. Muzeum Piśmieństwa może być. Tak? O proszę, już myślałem, że powiesz, że jakieś góry, że tutaj piękne doliny, ale muzeum, czyli historycznie też tutaj. Tak, jak najbardziej. No to ostatnie już pytanko, książka czy film? Książka. No to teraz jeszcze musisz zdradzić jaka. Władca Pierścieni może być. No. Super, no to Władcą Pierścieni w takim razie zakończymy. Dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Gościem był Dawid Wasiniewski, prezes Morskiego Towarzystwa Tenisowego. Przypomnijmy jeszcze, że z Bolszewa. Tam macie swoją siedzibę. Tak, tak. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. I do zobaczenia.